Podobno dźwięki, które wydaje z siebie Renault Captur po faceliftingu, współtworzył sam Jean-Michel Jarre, co interesuje mniej więcej nikogo. Natomiast jeśli interesuje Was naprawdę fajny samochód, który cały czas można kupić za dobre pieniądze, to właśnie taki znaleźliście. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Ponieważ ceny samochodów pojawiają się u mnie z reguły na końcu, to może od razu potwierdzę, że to moje początkowe stwierdzenie, że to jest fajny samochód i można go kupić w fajnych pieniądzach, to nie był żaden clickbait, bo nowego Captura, czy Captura po faceliftingu, naprawdę można cały czas wyrwać w rozsądnych pieniądzach. Także za chwilę postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego to jest fajny samochód i co to są za pieniądze, ale jeszcze standardowo chwila dla partnera tego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, w którym cały czas możecie skorzystać z 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym jesteście zainteresowani. No i jeśli tym samochodem miałby być na przykład ten Captur z 2018 roku, to widzimy, że stan licznika jest ok, status prawny też się zgadza. Widzimy, że samochód przeszedł badanie techniczne w Polsce, nie był złomowany. No ale piętro niżej, uwaga, bądź ostrożny odnośnie uszkodzeń. No to sprawdzamy zdjęcia, no i patrzcie. Tada! Także ja na tym etapie bym już podziękował. Co jeszcze? No to sprawdzimy sobie tutaj specyfikację, czy wszystko się zgadza. I też co ważne, oś czasu, bo mamy tu mega dużo istotnych informacji. Widzimy, w 19 roku samochód był w Hiszpanii, w 20 w Polsce. Mieliśmy tutaj uszkodzenie. Przeszedł badanie techniczne, był ubezpieczony i tak dalej. Także pamiętajcie, aby zawsze ubezpieczyć się z każdej możliwej strony i przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Na start szybkie przypomnienie, co zmieniło się po faceliftingu. Odświeżony Captur to oczywiście nowy wygląd. Choć co ciekawe, tył jest w zasadzie taki sam, natomiast z przodu nastąpiła zauważalna zmiana. Znajdziemy tu wyższą i bardziej pionową maskę oraz zupełnie nowe światła. Warto dodać, w każdej z wersji są to światła LED. Dostępnych jest 6 kolorów nadwozia, a w połączeniu z możliwością wyboru innego koloru dachu, Captur dostępny jest w 14 kombinacjach kolorystycznych. W odświeżonym modelu pojawia się nowa wersja wyposażeniowa Esprit Alpine, wyróżniająca się m.in. ciemnym logo Renault. Znajdziemy tu także system multimedialny Open Air Link z wbudowaną wyszukiwarką Google, a także nowy pionowy ekran o przeciętnej 10,4 cala. Natomiast funkcjonalność usług zapewnić ma system Android Automotive 12. We wnętrzu, jak to przy okazji liftingów, znalazły się nowe tapicerki, materiały z recyklingu, nie występuje tu także naturalna skóra. Dobra, lecimy z tematem i jak zawsze zacznijmy sobie od przestronności, żebyście wiedzieli, czy taki model w ogóle możecie rozważać, czy się w niego po prostu zmieścicie, także otwieramy bagażnik. I chociaż dane tu spotkamy różne, to zgodnie z tymi umieszczonymi na stronie producenta mamy tu 348 litrów pojemności. Podoba mi się też to, że pod podłogą znajdziemy spory schowek wraz z kołem dojazdowym. Ok, a teraz kanapa i przy moich 182 cm wzrostu nie mam tutaj kompletnie żadnego problemu. To jest crossover, ale jednak w segmencie B, więc można byłoby mieć uzasadnione obawy, jak to będzie pod tym względem, no ale tak jak widzicie jest super. I tak samo nad głową, no tutaj już te obawy byłyby raczej mniejsze, bo to jest samochód wyższy i dokładnie tak jest, nad głową tej przestrzeni jest bardzo dużo, ale zobaczcie też Grześka. Tutaj 192 cm i on też się tutaj zmieścił. Nie jest to oczywiście król przestronności, nie będzie tutaj tak jak w Superbie, ale dał radę. Jest naprawdę dobrze. Dobre jest również to, że kanapę możemy przesuwać aż o 16 cm i w zależności czy chcemy większy bagażnik, czy trochę więcej miejsca na nogi, to możemy sobie to zmieniać. Duży plus również za nawiewy z tyłu oraz porty USB-C. Także tę część mamy za sobą, a teraz przenośmy się w miejsce, które przynajmniej mnie dużo bardziej interesuje. Przeskakujemy do przodu. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się cała zabawa z Capturem. Tak jak powiedziałem, crossover, ale cały czas w segmencie B, czyli samochody teoretycznie słabsze, gorzej wyposażone, gorzej wykonane, gorsze materiały i tak dalej. Bo powinny być tańsze. A tu zobaczcie. Kawał wyświetlacza, może tu się chwilę zatrzymam, on oczywiście wystaje. Postaram się Wam to jakoś pokazać,
żebyście zobaczyli sobie jakoś, nie wiem, od boku, gdzieś tam pod kątem, ale też z punktu widzenia, że tak powiem, wzroku kierowcy, nie wiem, czy to się uda. A skupiam się na tym przez chwilę, bo wiem, że bardzo wielu z Was nie lubi wystających tabletów. Ja też za tym nie przepadam. Tylko jakby się tak z drugiej strony zastanowić, to w sumie w czym to przeszkadza? Przecież to nie ogranicza wzroku. Ja mówię trochę też do siebie, bo ja też zawsze mówiłem, że wystające tablety to lipa. No ale ten wystaje. Nic mnie nie zasłania. Po co mi widzieć to miejsce tu? Tam nic nie ma. A jednak obsługa tego tabletu jest dużo bardziej wygodna. Ja nie chcę Was przekonywać, żeby było jasne, że taki wystający tablet to jest super sprawa. Trochę tak gadam sam ze sobą, bo po tym tygodniu to mi kompletnie nie przeszkadzało. Co jest tu natomiast ważniejsze? Otóż mamy tu całkiem nowy system. W takim, nie skrócie, tylko obrazowo, Androida mamy tutaj wbudowanego. Czyli jeśli chcemy sobie korzystać na przykład z map, no to tak jak być może widzicie, ta mapa tutaj jest. Chcemy sobie skorzystać, nie wiem, ze Spotify'a, pościągać jakieś aplikacje ze sklepu Google'a, nie ma problemu. Możemy sobie to zrobić, możemy się zalogować tutaj, że tak powiem, w samochodzie bez używania telefonu. Nie chcę długo tu zostawać, bo milion razy o tym gadaliśmy. Wiem też, że wielu z Was tego nie lubi, bo jak to będzie później, jakieś aktualizacje, coś tu przestanie działać i tak dalej. Okej, tylko ja cały czas twierdzę, że przecież można sparować telefon i korzystać przykładowo z Android Auto ze swojego telefonu, po połączeniu swojego telefonu. Chociaż z drugiej strony, żeby to było takie proste. O co chodzi? Ja często mówię Wam, że sparowałem sobie telefon i Android Auto działał bardzo dobrze. I tu też sparowałem od razu telefon. Android Auto działa bezprzewodowo, także super. Natomiast jak działa? Przynajmniej z moim telefonem źle. I to bardzo delikatnie mówiąc. To mi się cały czas rozłączało, zawieszało. Generalnie ta stabilność była tragiczna, chociaż znowu dziwna rzecz. Nagrywam ten test pod koniec mojego użyczenia, w zasadzie w ostatni dzień. I przez pierwszą część tygodnia, przez połowę tygodnia działało fatalnie. W drugiej części, czy w drugiej połowie, działało dużo lepiej. Może nie super, ale dużo lepiej. Nie wiem, o co chodzi, czy to się jakoś musi zgrać, czy co. W każdym razie to połączenie było takie sobie. No i teraz, jeśli ja mam tutaj mapę Google'a, Spotify'a i tak dalej, w samochodzie, tak mówię obrazowo, i nie muszę tego telefonu parować, to mam temat załatwiony. No samochód z samochodem raczej się nie będzie rozłączał. Dodatkowo gdzieś tam nie grzeje się telefon, nie rozładowuje i tak dalej, więc ja uważam, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Można tutaj sterować na przykład obsługą samochodu mową. Możemy zmienić temperaturę w aucie, możemy ustawić nawigację i tak dalej i to działa bardzo fajnie. Generalnie ten system jest szybki, jest dość intuicyjny. Oczywiście w każdej marce trzeba się tego nauczyć, zobaczyć co gdzie jest, ale to działa dobrze. I to mi się w końcu podoba. Podoba mi się też to, że mimo tak dużego ekranu klimatyzacją możemy sterować za pomocą tych przycisków. To wszystko wyświetla się w tym miejscu, ale mamy przyciski. Jedyna rzecz, gdzie przycisku chyba nie ma, to włączenie i wyłączenie klimatyzacji, ale to mi nie przeszkadza, bo cały czas sterowanie wszystkim, łącznie z tym skąd ma wiać, obsługujemy przyciskami. To co przeszkadzać może, to fakt, że mamy tu klimatyzację jednostrefową i nic z tym nie zrobimy. Dobra, jeszcze na szybko, bo chcę przejść do ważniejszych rzeczy. Natomiast wykonanie tego samochodu, spasowanie, materiały, mi się to wszystko naprawdę podoba. Szczególnie jak cały czas przypominam sobie, w jakiej klasie aut siedzę. To jest miękkie, tu nic, przynajmniej póki co, nie trzeszczy. Zwyczajnie dobrze się tu czuję. A, i jedna rzecz z wyposażenia, o której muszę powiedzieć słowo. Kamera cofania. Ta kamera, po wrzuceniu biegu wstecznego, ten obraz, który tutaj zobaczycie, jest słaby. Nie wiem dlaczego tego, że tak powiem, nie poprawiono, nie zmieniono, bo ta jakość jest zła. Ale kamera 360 to jest totalny sztos. Ja się, powiem szczerze, w tym zakochałem. Cały czas parkowałem gdzieś w jakichś ciasnych miejscach i ta kamera po prostu, no bajka. Widać linię, widać wszystko, co jest obok, widać wszystko, co jest z tyłu i kompletnie przestałem zwracać uwagę na jakość. Kamera 360, ja bym to na pewno w kapturze chciał mieć na 100%. Dobra, wystarczy o tym wszystkim. Przejdźmy do rzeczy ważniejszych i zastanówmy się, jak kapturem po prostu się jeździ. Na przykład potrafi na Was krzyczeć, co przed chwilą usłyszeliście. Nie będę tego rozwijał, wiadomo o co chodzi. Ale teraz tak. Pierwsza rzecz to poznajcie, czym ja w ogóle jadę, jaka to jest wersja. Zaglądamy pod maskę. A umieszczono tutaj benzynowy, wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6. Dysponuje on mocą 145 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Silnik ten wspomagany jest przez 49-konną jednostkę odpowiadającą za jazdę w trybie elektrycznym
oraz wysokonapięciowy rozrusznik alternator o mocy 21 koni mechanicznych, który z kolei odpowiada za rozruch silnika spalinowego i zmianę biegów. Samochód w prezentowanej wersji rozpędzi się maksymalnie do 170 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,6 sekundy. I od razu dwa aspekty, które ja tutaj muszę, czy w zasadzie chcę poruszyć. Zobaczcie, jaką my mamy dzisiaj dziwną sytuację, gdzie w dużo większych samochodach, żeby zostać w tej marce, na przykład Espace, super samochód i tak dalej, i wielu z Was wymięka, jak słyszy, że tam jest tylko mały, trzycylindrowy silnik, 1.2. I to jest jedyna opcja. Oczywiście to jest tylko składowa całego systemu hybrydowego, no ale jednak benzyna to 3 cylindry i 1.2. A tutaj połowa Espace, 4 cylindry i 1.6. I zaznaczę, to też jest część układu hybrydowego. Można? Można. Także myślę, że to będzie w stanie przekonać wielu z Was na przykład do tego modelu. I druga rzecz. Usłyszeliście przed chwilą, że mamy tu 10.6 do setki. To nie brzmi super. Natomiast moje odczucia z jazdy tym samochodem są dużo, dużo, dużo lepsze pod względem dynamiki niż brzmi to 10.6. To jest auto, które, nie wiem, czy to dzięki tym silnikom elektrycznym czuć takie, w cudzysłowie, doładowanie. Przyspieszanie tym samochodem jest naprawdę przyjemne. Już nie mówię o takiej jeździe jak teraz w korku, bo może to od razu zaznaczę. Ten samochód tyle, ile może w tej wersji jeździ przy użyciu silników elektrycznych, wykorzystując prąd. I to jest właśnie w takim powolnym ruchu bardzo przyjemne. Tu nic nie szarpie. Nie czuć cały czas tego włączania, wyłączania silnika benzynowego, co często jest średnio przyjemne. Tutaj naprawdę jazda w korku. Ja mam wrażenie, że E-Tech został po to stworzony. Totalnie do miasta, do powolnego, takiego ślamazarnego ruchu. Także to te dwa aspekty. 4 cylindry i 10.6, które odczuciowo jest dużo lepsze. I teraz lecimy do kolejnych rzeczy. Bardzo duży próg zwalniający. Nie zobaczycie tego, a przede wszystkim nie poczujecie, ale zawieszenie to jest jeden z głównych programów kaptura po faceliftingu. Ja to mówiłem, bo byłem na premierze tego samochodu i to było chyba pierwsze, co zauważyłem. Samochód niedrogi, samochód nieduży, a resorowanie tutaj to jest dwa poziomy wyżej. Bardzo często samochody większe, bardziej prestiżowe, dużo droższe, nie dorównują do pięt kapturowi pod względem resorowania. I mówię to ja, gość, który nie lubi takiego stereotypowo francuskiego zawieszenia miękkiego, bujającego. I takiego tu nie ma. Wybieranie takich, no to nie jest nierówność, takich progów zwalniających. Nie powiem, że to jest przyjemne, albo nie, powiem. To jest przyjemne, cicho. 30 jadę. I to już przyjemne nie jest. Ale wracając, naprawdę zawieszenie, sprawdźcie to sami. Nie wierzcie mi na słowo, bo nie ma czegoś takiego jak zawieszenie świetne dla wszystkich. Natomiast dla mnie to zawieszenie jest naprawdę świetne. I druga rzecz, którą ja też zauważyłem od razu po wejściu do tego samochodu, czy w zasadzie po rozpoczęciu jazdy. Mam takie wrażenie, że ten samochód po liftingu się dużo lepiej prowadzi. Oczywiście to nie jest auto stworzone do latania po zakrętach, ale nie wiem, czy będę mówił, że ono potrafi dać trochę frajdy z jazdy właśnie na tych zakrętach. Chyba nie. Na pewno prowadzi się dużo lepiej niż wcześniej. Także za to ode mnie też całkiem spory plus. Kolejna rzecz, którą muszę pochwalić, to wyciszenie. Bo jak już jestem przy trasie, naprawdę przy tych 120-130 tutaj, tu nie jest cicho, wiadomo, ale jak na tę klasę, znowu użyję takiego stwierdzenia, jest dobrze. A czy dobrze jest odnośnie foteli? Tutaj znowu pamiętajcie, że to jest tak indywidualna rzecz, żeby nigdy nie wierzyć komuś innemu. Czy to będzie youtuber, czy to będzie wasz ojciec, to też nie wierzcie. Sprawdzajcie takie rzeczy na sobie. Natomiast dla mnie te fotele w takim samochodzie super. Kilka słów należy się na pewno skrzyni. Jak sobie poczytamy, to dowiemy się, że to jest skrzynia automatyczna, która ma chyba 4 przełożenia dla silnika benzynowego, 2 dla elektrycznego. Tych kombinacji jest chyba 14. Jak weźmiecie katalog, to zobaczycie, że tych biegów jest 14. I z punktu widzenia użytkowego to dla Was nie znaczy w sumie kompletnie nic. Jak jest natomiast z praktyki? To jest taka skrzynia trochę jak, nie wiem, polityk, bo możecie sobie ją sami wybrać, ale to, co dzieje się dalej,
no to już wolna amerykanka i wpływu na to nie macie żadnego. Natomiast w przeciwieństwie do tych polityków, po pewnym czasie nie okazuje się, że to był zły wybór. Mówię to, co prawda, na podstawie tygodnia, ale do tego, do czego jest ten samochód, czyli generalnie do jazdy po mieście, albo może inaczej, w miarę spokojnej jazdy, to ta skrzynia jest spoko. Ona pokazuje takie swoje, nie wiem czy to są wady, cechy, gdy jeździcie szybciej, gaz, odpuszczenie gazu i tak dalej, ona się potrafi po prostu czasami zgubić, czasami trochę silnik wyje przez tę skrzynię, ale to nie jest po to samochód. W codziennej jeździe ta skrzynia spisuje się naprawdę spoko. To, czego ja nie wiem, oczywiście, to czy ta skrzynia jest bezawaryjna. No bo tego po prostu nie wiem. Ja nie miałem nigdy takiej skrzyni, nie miałem Renault, więc tego Wam nie powiem. Odnośnie odczuć, bo ja to staram się sprawdzać i przekazywać, to naprawdę jest ok. No i jeszcze jedna rzecz, która w zasadzie powinna być clou programu odnośnie takiej hybrydy. Spalanie. Posłuchajcie. Ja pod miastem spalam jakieś 4,5 litra, coś takiego. Ekspresówka 6, autostrada 7, 7,5. To są wyniki dobre, nie jakieś rewelacyjne. Ale po co kupuje się taki samochód? No kupuje się w tej wersji. Kupuje się po to, żeby jeździć cały czas po mieście. I teraz tak, jak ja się tym samochodem postaram, to ja w mieście najmniej spaliłem jakieś 3-4, nie na dystansie 5 km, jeżdżąc cały dzień. 3-4, da się nawet mniej, jestem pewny. No to jest wynik rewelacyjny. Taka normalna jazda bez starania się. Nie jakieś szaleństwa, zwykła, spokojna jazda, to ja mam cały czas tutaj czwórkę z przodu. Czy to będzie 4,2 czy 4,6, to nie ma znaczenia. Czwórka jest cały czas z przodu i to jest cały sens kupowania iTecha. Ja kompletnie nie zwracam uwagi na nic, gaz i tak dalej, światła, to jest jakieś 5-4, coś takiego. Naprawdę da się tym samochodem jeździć na co dzień normalnie i mieć cały czas czwórkę z przodu. No i o to chodzi. Dodam, bo trzeba, jest tutaj auto hold, naciskamy hamulec, puszczamy nogę z gazu, czerwone światło, stoję, nic nie trzymam. Także super. Dobra, ale może w końcu, bo pewnie na to czekacie, co to znaczy, że ten samochód da się kupić w dobrych pieniądzach? No to po prostu sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Captura otwiera kwota 86 800 zł za wersję TCE 90. Chętni na samochód zasilany LPG przygotować muszą minimum 89 900 zł za wersję Evolution lub 98 300 za wersję Techno. Miękka hybryda to koszt 105 900 zł, a wersja 160 z automatyczną skrzynią biegów to przynajmniej 113 900 zł, natomiast prezentowany dziś iTech to koszt 120 800 zł za wersję Techno lub Esprit Alpine i tutaj 131 800 zł. I teraz, tak może podsumowując, jeśli chcecie kupić Captura w takiej wersji, czyli iTech, bo Wam się to spodobało, to spalanie, ta płynna jazda i tak dalej, to spoko. Chcecie zapłacić 130 parę tysięcy, macie te pieniądze, ok. To cały czas, moim zdaniem, jest całkiem fajny wybór. Takie moje osobiste zdanie. Jeśli potrzebowałbym naprawdę fajnego samochodu, niedużego samochodu i nie pasuje mi, powiedzmy, Dacia. Nie wiem, marka mi nie pasuje, wykonanie, cokolwiek. Chociaż to jeden koncern. Nie chcę na przykład, nie wiem, Suzuki, bo tam też są modele we w miarę rozsądnych pieniądzach. Też nie pasuje mi taka japońska prostota. Cały czas szukam czegoś fajnego w normalnych pieniądzach. Normalnego samochodu, w który się zmieszczę i nie zapłacę majątku. To taki samochód, na przykład z fabryczną instalacją gazową, fabryczną, za który zapłacimy może nie 90 tysięcy, ale troszkę dopłacimy i będzie poniżej stówy. Coś tam sobie dołożymy. To poniżej stówy. Nowy samochód, bardzo fajnie zrobiony samochód, z dobrym wyposażeniem, fabryczny gaz, czyli kupię w miarę niedrogo i w miarę niedrogo będę go użytkował. No to poniżej stówy za coś takiego, tak wyglądającego, bo o tym nie powiedziałem, co prawda tył się praktycznie nie zmienił, ale ja uważam, że to chyba, to wcale nie jest złe, bo to nie jest nowy model, to jest facelifting. Natomiast przód, na początku myślałem, że ta zmiana jest taka może dziwna, może ten wcześniejszy był lepszy, nie. Ten samochód po zmianach wygląda naprawdę dobrze. I wracając do tego wątku pieniędzy, co można kupić za te pieniądze tej jakości? Tak wyglądające z gazem. No właśnie, więc ja zapamiętuję po tym teście Captura jako samochód, który można kupić poniżej 100 tysięcy. Jak ktoś mi zada takie pytanie,
Kamil, co tu kupić poniżej stówy? Pierwsze, co przyjdzie mi do głowy, to chyba kaptur. Takie są moje wrażenia po tym teście. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie, czy nim jeździliście, jak Wam się podoba i co myślicie o zmianach, które tutaj zaszły. Czekam jak zawsze w komentarzach i też jak zawsze, na koniec poproszę, jak macie sekundę, oceńcie ten materiał, to mi bardzo pomaga. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to też trochę pomóżcie, bo chcę być pierwszym kanałem, polskim kanałem, który testuje samochody i będzie miał 1 000 000 subskrypcji. Brakuje już tylko 975 tysięcy, także to jest chwila. Zatem kliknijcie sobie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!